Dawaj go, Eddie. Dawaj go, dawaj go! Już go prawie masz. Szkoda, że nie poczekałeś tych 2 sekund. Jak ci tak pierdolą tutaj i wołają Montes, Montes, Montes! No, jechaliśmy z bankomatem, później jeszcze ten flip samochodu. Czy to, coś się mogło jeszcze bardziej spierdolić? Nie wiem. I tu stoi fura. Tyle czasu i zdupcymy. Tak. A może zostawmy awaryjnie jeszcze gdzieś to jedno auto, jak coś nasze. Aha. Nie zatankujemy. Okej, dlaczego? Bo podpiąłem balion samochód na przewodach. Jak go zgasimy, to muszę lutować kable. A, dobra. No to mamy 3 samochody ucieczki. Radio off. Focus. Maska. Odejdź blisko. Wyłącz światła. Do roboty, wybiłam tego skurwysyna. Lina. Lina. Dobra, podpinam. Kurwa. Ja biorę to, co w ścianie. Ja biorę ścianę. Dobra, to ja biorę bankoma. Odsuń się. Dawaj. Nie rozpierdolin z trybutu. Staraj się celować w prawo. Do roboty. O kurwa. Jak jojo nie buja, kurwa. Rwij go. Dawaj go, Eddie. Dawaj go, dawaj go. Już go prawie masz. Dawaj, dawaj, dawaj. Szybko. Dobra, w porządku, czekaj. Już jadą, już jadą. Podejdź bliżej do mnie, podejdź bliżej do mnie, podejdź bliżej do mnie. Nie! Potrącisz mnie. Kurwa! Sprawdzam. Hej! Moment! Hej! Moment! Co ty robisz? Moment! Kurwa! Nie odpowiedź mojej jednego bankomatu, jedź na miejscówkę! O kurwa! Tu kurwa federalni! Ja pierdolę! Z jebanym bankomatem, kurwa! Jedziemy z bankomatem! Nie! Nie, ej! Zasadź, spokojnie! Zadaj mu miejscówkę! Ja pierdolę! Panowie! Montes. Jak dojedziemy? Jak dojedziemy, wy musicie prowadzić, bo ja nie znam tak, drogi! Tak, ty będziesz bieg za mną! Szybko! Montes, zadaj miejscówkę! Jest! Jedziemy! Bez nazwisk, kurwa. Nie wiem, czy dojedziemy, kurwa, na tym jebanym zerwanym bankomacie. Nie możesz jechać szybciej pewnie, nie? Nie. Okej, damy radę. Mamy kilometr. To. Nie oddamy tego bankomatu. Bierzemy go w zakładnika, możemy się wymienić. Odpuśćcie, to puścimy bankomat. Tyle to trwało, wyciągałem te sprężyny i wyciągałem. Ile masz... Zaraz go oddamy! Ile masz siana? 2 koła. Dobra. No, kurwa. Kurwa mać. 2 koła, no tyle było, no. 1,5 dnia na tirze. Mamy 2 federalnych. Ja obserwowałem. Kurwa ten jebany kurnik z bankomatem. Ja pierdolę, jesteśmy kurnikiem dla bankomatu. Dobra, panowie, jak coś to prowadzicie, dobra? Tak? Jest, spokojnie, tak. Odjeżdżasz pod bramę i tam... Nie możesz szybciej jechać, nie? Nie mogę. Kurde. Ale mam gaz do dechy.
Powinien być tak, że ja rabuję ten bankomat, tak też odczepia linę, tylko zapomnieliśmy odczepić linę, kurwa. Nie dojedziemy do góry. Nie pierdol. Ale przypał. Ja pierdolę, no. Dobrze. Szkoda, że nie poczekałeś tych dwóch sekund. Jak ci tak pierdolą tutaj i wołają Montes, Montes, Montes! To kurwa, co miałem zrobić? Stać tam? Bankomat jeszcze nas goni. Kurwa! Nie chcę spuścić, kurwa, śledzi nas. Dobra, chodźmy do tego drona. W prawo od razu. Jeszcze jedź. W prawo od razu. Dobrze. I to wchodzimy. Gdzie chłopaki? Gdzie chłopaki? Biegną, biegną. Stoisz, 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 powiedziałem. Nie, nie strzelaj! O, pojedź! O kurwa! Kurwa! Coś tu odjebał! Jebane pojeby, kurwa. Kurwa, nie go gonią. Ja pierdolę! Ja pierdolę! Till I get my money right. Tu dawaj kasetkę. Zakładaj spokojnie, tak? Logan, dawaj, co ty robisz? Nagrywasz? Zakładaj machę, Logan, i lecimy. Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka.
Nie wiem, czy to nie przypał za duży. O kurwa. No nie mogę, widzicie? Mogę ewentualnie tak. No i zajebiście. A to Eddie złamał nogę? Robię, nie odbiera, może go złapali. Halo. Siemanko, jak tam u ciebie? Zapierdalam na rowerze po furę. Dobra, cały i zdrowy jesteś? Cały i zdrowy jesteś? Wszystko, no u mnie, tak. Wiesz co, no ja tutaj na leżaczku sobie siedzę i przy basenie. A, okej. Tak. Słuchaj, ale mieliśmy niefart. Widziałeś, ten pies nam stanął przed maską, no nie dało się zjechać stamtąd. Widziałem. Wiesz, nie chciałem go potrącić, żeby mu krzywdę zrobić. Nie chciałeś go potrącić? Dałem trochę na prawo, no i kurwa się odpierdoliło. Dobrze. A gdzie był Eddie? Czemu on nie zeskoczył z wami? Nie wiem. Eddie chyba został z tyłu. Właśnie, no bo wiesz, bo ja tak czekałem na was, ja w ogóle siedziałem na pasażerze, przesiadłem się, myślałem, że Eddie biegnie. Wiesz, Eddie chyba nie znał jako jedyny miejsca skoku, tak mi się wydaje. Aha, okej. Eddie nie znał miejsca skoku, więc powiedział nawet, panowie, bo ja nie wiem gdzie i biegnę za wami, no i jest lipa, no jest lipa. Dobra, jesteśmy w stanie coś jeszcze zrobić, myślisz? Nie wiem, wydaje mi się, że go jebli, no z krzaków tutaj obserwowałem kawałek, to wydaje mi... O kurwa. Ty, słyszę psy. Ja jestem już pod tym, biorę furę, jadę do miasta. Może ty, podjedź tu, ja ci wyślę lokalizację. To przejedziesz się, zobaczysz, czy nie ma już psów. Ja tu na razie leżę. Tak. Dobra, na razie, cześć. O kurwa. Złapali czy nie, ale wydaje mi się, że go złapali. Nie odbiera telefonu, Eddie. Co się z nim stało, bo strasznie powoli biegliście, wiesz, bo ja się przesiadę na pasażera. Właśnie, na dlaczego ty się przesiadłeś na pasażera? Bo ustaliłem tak z Eddiem, że on lepiej będzie kierować, więc ja siedziałem za kierownicą, przesiadłem się, jak widziałem, że biegniecie, to się przesiadłem na pasażera i byłem dogadany z Eddiem, że on kieruje, nie? Aha, że on siada za kierę.
Tak, tak, tak. Dlatego jak, wiesz, zobaczyłem, że nie ma Ediego, no to się przesiadłem szybko na kierowcę, nie? I w tym momencie ten, pies nam przed maską stanął. No tak, bo ja widziałem, jak ja wsiadłem i widziałem, że ty siedzisz, kurwa, na pasażerce. Mówię, ja pierdolę. Jezu, jeszcze ten pies tam wskoczył. Ja pierdolę. Tak. No i wiesz, a Eddie chyba nie znał drogi, niestety. Eddie chyba nie znał drogi. Tam jest chyba ich główna komenda. Tak, 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 tak. I to jest jeszcze najbliższa komenda akcji, którą robiliśmy. Miłej nocki za nią. Jezu, to auto ledwo jedzie. Kurwa, tym to na pewno nie uciekniemy. No, tym to na pewno nie. Myślisz, że damy radę go jakoś odbić? Nie mam. Jak będzie z Bolingbroke, będą go wieźć na Bolingbroke, myślisz? DLC? No chyba tak, no jak go mają, nie wiem, bardzo nie wiem czy, jest, czy oni są na szpitalu, czy gdzie. Z tym samochodem. Powiem ci, że chyba tu silnik siada. Ledwo jedzie. To jedzie 30 minut na godzinę. Jakby tu wsiadł, to chyba już by wolał, żebyśmy go nie odbili. Chyba tak. Jakby w to wsiadł. Kurde, czemu znowu na Ediego padło? Że jego trzeba wziąć na jakiś kurs biegania, nie wiem. Nie mam pojęcia, kurde, szkoda mi chłopaka, no bo drugi raz no już może siedzieć, no. Albo pójdzie, no. No ale wątpię, jeżeli nie ma z nim kontaktu. Ja widziałem z górki, jak pies za nim biegnie. Mało tego, ja biegłem za nimi, ten pies mnie nie widział, ja się schowałem w krzakach. Później rozebrałem się i zacząłem leżeć sobie przy basenie. W razie, wiesz, schowałem wszystkie fanty. Mhm. I zacząłem sobie leżeć przy basenie, w razie jakby ktoś przyszedł, to bym powiedział, że u znajomego siedzę sobie na baseniku, nie? Ale no nikt nie, policja nie przetrzepywała tych w krzakach. No bo wiesz, basen to jeszcze ujdzie, ale jakbym znaleźli mnie w krzakach kurwa nagiego, no to wiedzieliby, że coś się tak... Mocno i przede wszystkim... Dzięki NT Optimus. Proszę. Kurde, widziałem pohib. Eddie był z nami tam patrzeć, którędy zeskoczył, przecież pokazywałeś mu. Wiesz co, no tak, 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 ale nie wiem, może gdzieś tam się, kurczę, pogubił w tym wszystkim. Ale on, przecież nawet... ja pamiętam, że odwróciłem się na chwilę, jak wchodziłem na schody, rzuciłem okiem i widziałem, że Logan biegnie prawie że za mną, a na plecach Ediego tuż ręka w rękę policjant. Już okay. Wiedziałem, że już może być gorąco. Później słyszałem jakieś, zatrzymaj się, stój, słyszałem, że się ktoś przewrócił. No niedobrze, niedobrze. Też ci polecasz jakieś dobre miejsce na siadanku WA, czy będzie coś przekąsić przed wylotem? No to na lotnisku sobie opierdol bułkę, stary. Nie, ale ciekawe, tak szczerze... Wyszło, jakbym nie wjechał tą furą tam na górę, pewnie nie? Jakieś Aioli. Czy byście zdążyli wsiąść w ogóle? Kiedyś chodziłem też do jednego miejsca, które już zamknięte jest. O, ty wsiadałeś drugi, a on biegł za tobą. Nie wiem, skąd się wziął w ogóle. Ciężko mi teraz tak powiedzieć, szczerze. Gdyby ten policjant nie stanął mi przed maską, to bym wyjechał na wprost. No i pewnie byśmy spierdolili fur... Ale co, plan był kurwa dobry. Plan był kurwa dobry. No wykonanie było jak typowy złom gang, więc... Tak jest, no. Czego chcieć więcej, no. Kurwa, ten bankomat, jechaliśmy 30 na godzinę, kurwa. No, wolniej niż ty, no. Z tym bankomatem. On się obijał, kurwa. Owinął się wokół latarni. Ja pierdolę, no. Czekaj, bo tutaj jest komenda tutaj. Ale co, my normalnie wbijamy tam, nie? No przecież co? Właśnie nie wiem. Nie wiem. Myślisz, że on tu jest? Paweł, jak musisz zobaczyć szota. No nie wiem, nie mam pojęcia. Wiesz, nie możemy chyba tak wejść i zapytać po prostu, czy jest tutaj Eddie Carbon. A, no tak, no tak. Może obserwujmy, no tylko, że może jakąś furę by pasowało znaleźć. Trochę szybszą. Masz wytrych? No, wziąłem specjalnie, no. Dobrze.
Znasz się na tym? Mogę spróbować, no. Dawno tego nie robiłem. Będzie może być jakaś fura czteroosobowa. Tam coś stoi. To jest co? Może lepiej dwuosobową, o, jakbyś tak obuchnął. Ale spod komendy? Patrz, tu jest druga, patrz. No, ale spod komendy, stary. Tutaj nie, no, oni zaraz są, no. Trzecia. Ja pierdolę, ty! Zlot, kurwa, zajebiście szybkich fur. No. No, jeszcze jednego dziś nie powiedziałem. Logan ze trzy razy Montez na mnie powiedział. Na akcji. Jak nas gonili. Montez. No. O kurwa. A mieliśmy być biały Power Rangers, no. Czarny Power Rangers. No już nie ma. Power Rangers, maski wywalone. Montez. Nie wiem, czy oni to słyszeli, no mam nadzieję, że nie. A może trzeba... A, jadę pod prąd. Zajebiście. Dobra. Pójdę. Nie wiem, czy by próbować buchać tą furę. Wczoraj, kurwa, tak to się źle skończyło. Same dwuosobowe nawet tutaj. Ja myślałem, że byłeś na ten parking tam. Pojedziemy awaryjnym. Dobra, szybko przeskoczę tu. Boję się, że tutaj, wiesz, ja zacznę to rozbierać i tu psy wlecą, kurwa, od razu. Możemy trochę dalej pojechać, nie? No, może tam, tak. Tak, pojadę po prostu prosto, nie? Dobra. Że tu jest aut, o kurwa. You're not on a Bixer anymore, dude. Not for now. O kurwa, no. Ale dla bezpiecznego może jeść tam na koniec. No, dla bezpiecznego, bo tutaj, kurwa, wyskoczy mi jakiś pies, ja, kurwa, się sparzę, będziemy musieli tym uciekać i będzie chuj. Paszek się, ale jebnął. Ja się rozjebał. To jest idź wystrażony na pał i zgłoś zaginięcie kolegi. No, stary, to od razu śmierdzi. No, ale powiem ci, że gdybyście zbiegli równo, no to myślę, żeby to idealnie wszystko wyszło. Wiesz, jakby w tym samym czasie, tak, nie? Tak. Choć miałem, ja już wiesz, nie wiedziałem co robić, jak Logan wsiadł i widziałem, że ty biegniesz. Wiedziałem, dobra, czekam, ale już był pies za tobą, nie? Dobra, słuchaj, podjedź z drugiej strony na plażę, tak, w razie czego. Co jest? Tak, podjedź z drugiej strony. A nie, to jest jednoosobowe, dwuosobowe, kurwa. A tu jest czwórka jakaś, ten. Po prawej, Bravado. Okay. Bravado, a nie ma nic lepszego tutaj? Jeszcze czekaj. Chyba, że dwójką, wiesz, podjeżdżam szybka zawika. Bo wiesz, dwójka na pewno będzie szybsza niż... No. Dobra, to spróbuję tamtą. O, albo to. O kurwa. Jakie kurwa. Tam zobaczę. O, to nie jest fajne, to po prawej? No właśnie. Ja się tam nie znam na furach. Nie wiem, co byłoby najlepsze. Chyba ta... To była RH7? Nie wiem w sumie. Słuchaj, zarzuć mi wytrych i podjedź z drugiej strony na plażę. W razie czego ja przejebię się tutaj przez drzwiczki. Pokażę ci. Cofnij. O, widzisz? Ja tutaj przez ten przesmyk przebiegnę. Jak ja tam zjadę? Tutaj chyba z tyłu. Tam z tyłu. A ja się w razie czego, jakby tutaj były psy, to tam się przepierdolę i wsiądę do ciebie. Dobra, może się nie uda. Nie wiem, to może... Spróbuję. Trzymaj. Dobra. Klepię tamtą. Tam dobra.
O kurwa. Właściciel wyskoczył z budynku, powiedział: hej, co ty robisz? Spierdalamy. Kurwa. Jadę plażą? Kurwa, zakopiemy się tu. Nie, nie, tu do prawej na autostradę. Nic na nas nie mają. O. Okej. Dawaj na obserwatorium. Wiesz co, to też tyle trwa, że nie wiem, czy nie lepiej po prostu odpuścić. Tyle dużo dzisiaj porażek, może lepiej po prostu iść położyć się spać. Ewentualnie wysłać ramę Ediemu do więzienia. Myślę, że już konwojenci go mogli zabrać, albo nie wiem, leży pod kablami w szpitalu. Ja mogę z domu podzwonić, popytać. Może masz rację. Może masz rację. Jedźmy na chatę. Logan nie odbiera, nie wiadomo co z Loganem. Tak. Zresztą na pewno był bezpieczny. Powiedział, że siedzi w śmietniku i mówi tak: siedzę w śmietniku. Krótko. Więc no jest na pewno bezpieczny chyba. No. No. Można powiedzieć, że jego naturalne środowisko. No. Ile razy pamiętam, jak mówił: prześpij się tu w śmietniku. Dobra, to wklep mi tam nawigację. Dobra, chatę. I jedziemy na chatę. Wklepałem. Zawrócić, wtedy nie dojedziemy. Wiesz co? Tu prosto możesz. W prawo czy prosto? Tu w prawo. Powinna nawigacja zaraz zmienić. Czyli tak, zaczęło się od tego, że pojechaliście z bankomatem na spacer. Tak. Wyprowadziliśmy bankomat. Gonił nas. Tak. Gonił was bankomat. Dojechaliście na miejsce. Eddie się wysiadając z samochodu już zgubił. Tak. Złapał zadyszkę po 5 metrach. Tak. Wy wsiedliście do mnie do samochodu, ja się przesiadłem na kierowcę. Policjant nam zatarł drogę, że nie mogliśmy zjechać. Wpadliśmy ze skarpy, auto wdachowało. Ty się schowałeś na leżaku, Logan w koszu, tak. A ja w trawie. Tak jest. Okej, okay. No i wszystko jasne. W skrócie wielkim. W wielkim skrócie. O, szkoda tego Diego. Co? Złom gęk na jednym obrazku. Jednej kwestii, żeby po prostu wiedział, którędy ma biec. Tak, tego zabrakło i zobacz, jako jedyny... No, musimy po prostu wszystko zawsze, kurwa, dopracować pico bello, no bo my tak. Przewracamy się na takich malutkich krawężniczkach, kurwa. Na takich malutkich krawężniczkach. Wystaje coś, kurwa, i się wyjebiemy o to. Trzeba tak zrobić, żeby, kurwa, położyć tam dywan. Tak, i trzeba minimalizować ryzyko porażki, czyli następnym razem auto musi stać na prostej drodze. Wtedy się na pewno nie przepierdoli. No tak. Na dach. No powiem ci, że jeszcze ustawiłem auto w pozycji plan C, w razie jakby to nie wyszło, to jeszcze był jeden zeskok. Można to wykorzystać następnym razem. Ale no niestety z buta byśmy tam biegli chyba 2 dni. To mi się podoba. Złom gang na jednym obrazku. Uruchamia się alarm przecież kradzieży bryki. Wypierdala się o krawężnik. Losowy NPC mówi fuck you. Dużo, dużo czasu, żeby zjechać stamtąd, nie? Bezpiecznie. Kurwa, powiem wam szczerze, życie nieudacznika jest, kurwa, piękne. Naprawdę, podobał mi się dzisiejszy stream. W chuj, naprawdę. I ta kradzież z bankomatu... Pal 6, czy są pieniądze, czy są te sprężyny, czy udało się, kurwa, to zrobić. Może powiem wam szczerze, tak, no, najlepsze jest to, że my naprawdę chcemy, to zrobić dobrze. Ja nie wiem, czemu to się zawsze tak pierdoli. Nie mam zielonego pojęcia, ale to jest przepiękne, naprawdę. Tak, to zanim ja rowerem przez te góry dojechałem, to wiesz... Wiem jak jest, ale no, na koniec dnia, no, 3/4 sukcesu.